Gdybym nie był trenerem, to byłbym, myślę, że prawnikiem. Zawsze interesowałem się historią i może prawnikiem. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, bezwzględnie Darek Dziekanowski. Drugą połowę poznałem w szkole podstawowej na próbie tańca zespołu ludowego. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Bardzo wiele takich osób, myślę, że Waldemar Łysiak. Byłem z siebie dumny, gdy dostałem się na studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W ekstraklasie lubię, nie lubię, najbardziej w ekstraklasie lubię być trenerem. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Opowieść Marka Jóźwiaka, kiedy przybili w szatni Legii komuś buty do podłogi. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Po trzecim zwycięstwie Michał Pulkowski przypomniał tekst szatni ruchu. Nie pamiętam, kiedy że 3 mecze z rzędu wygrał. Z techniką na bakier. Nie ma absolutnie takich zawodników, którzy są z techniką na bakier. Może niektórzy nie są z nią w najlepszej komitywie, ale na pewno nie na bakier. Największy modniś Mateusz Szczepaniak. Największy spóźnialski. Mamy tak restrykcyjny regulamin, że wszyscy wyrabiają się w czasie. Synek trenera z Dolkanie, zdecydowanie Grzesiek Piesio. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Sam może tyle gadam, że ciężko komukolwiek wejść słowo, także świetnie się bawię przy swoich opowieściach. Mój rytuał przed meczem. Golenie chyba i to tyle, nie jestem specjalnie przesądnym człowiekiem. Najlepsze wspomnienie z klubu Relaks. Było takie wspomnienie, pożyczyłem kiedyś koledze legitymację studencką. Nie był z AWF-u, był z Politechniki, poszedł na imprezę, akurat była awantura. Awantura z również ubranymi na sportowo sportowcami z Żoliborza. No i później było to najlepsze wspomnienie, bo nie było mnie, dałem legitymację, wzywała mnie policja w sprawie udziału w awanturze, a nie dostałem, nosa mi nie złamano, nie miałem podbitego oka, także bardzo sympatycznie wspominam tą imprezę, na której nie byłem. Dziękuję bardzo.